Agnieszka i Tomasz byli małżeństwem od 5 lat. Kiedyś byli pełni pasji, miłości i wzajemnego zrozumienia. Poznali się na studiach, oboje zafascynowani literaturą i sztuką. Ich relacja rozwijała się w zawrotnym tempie. Po kilku miesiącach znajomości zamieszkali razem, a rok później wzięli ślub. Mieli wspólne marzenia, planowali podróże, myśleli o dzieciach i wspólnej przyszłości. Jednak życie rzadko układa się według planu. Pewnego zimowego wieczoru ich świat legł w gruzach. Byli na przyjęciu u znajomych, typowej imprezie w gronie starych przyjaciół, gdzie rozmowy toczyły się o wszystkim, od polityki, przez literaturę, aż po problemy w związkach. Agnieszka zauważyła, że Tomasz od dłuższego czasu był nieobecny. Był pochłonięty rozmowami z innymi, ignorując jej próby nawiązania kontaktu. Czuła, że coś się zmienia, że coś jest nie tak, ale nie miała odwagi poruszyć tematu. W samochodzie, gdy wracali do domu, napięcie między nimi sięgnęło zenitu. Dlaczego nie odzywasz się do mnie przez cały wieczór? Zapytała Agnieszka, próbując przełamać ciszę. Tomasz skupił wzrok na drodze, unikając jej spojrzenia. Przesadzasz. Nie mamy o czym rozmawiać, to po co wymuszać coś na siłę? Odpowiedział zimnym tonem. Wymuszać? Tomasz, od miesięcy czuję, że się ode mnie oddalasz. Nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Co się z nami dzieje? Tomasz westchnął, zniecierpliwiony. Zaczynał coraz bardziej tracić kontrolę nad swoim gniewem. Przyspieszył, jakby chciał jak najszybciej dotrzeć do domu, by uniknąć konfrontacji. Może po prostu potrzebuję przestrzeni, Agnieszka. Nie każ mi być kimś, kim nie jestem. Nie mogę być cały czas tym samym człowiekiem, który się w tobie zakochał 5 lat temu. A kim jesteś teraz, Tomasz? Bo ja nie poznaję tego człowieka, z którym mieszkam pod jednym dachem. Jej słowa zadały mu cios, który wywołał jeszcze większą frustrację. Nagle, na zakręcie, samochód wpadł w poślizg. Agnieszka krzyknęła, ale Tomasz nie zdążył zareagować. W jednej chwili uderzyli w drzewo. Huk rozbijającej się karoserii i trzask pękających szyb był przerażający. Czas jakby się zatrzymał. Tomasz był w szoku, przez chwilę nie wiedział, co się dzieje. Jego dłonie były nadal zaciśnięte na kierownicy, jakby próbował cofnąć czas i zapobiec temu, co się stało. Agnieszka leżała bez ruchu, z głową opartą o boczną szybę, a jej ciało było bezwładne. Krew powoli sączyła się z jej czoła. Tomasz próbował ją obudzić, ale na jego wołania nie było odpowiedzi. Z każdą sekundą jego strach i poczucie winy rosły. Ostatecznie, kiedy zjawili się ratownicy medyczni, Agnieszka była nieprzytomna. Kolejne dni były dla Tomasza mroczne i pełne niepokoju. W szpitalu lekarze informowali go o stanie żony, a każde kolejne słowo było jak wyrok. Agnieszka doznała poważnych obrażeń rdzenia kręgowego, wyjaśnił doktor Nowak podczas jednej z rozmów. Uszkodzenie jest na tyle rozległe, że nie odzyska czucia w nogach. Będzie potrzebować stałej opieki i rehabilitacji, ale niestety paraliż od pasa w dół jest nieodwracalny. Tomasz słuchał tych słów z trudem. Jego świat, który dotychczas składał się z pracy, spotkań towarzyskich i osobistych ambicji, nagle zawalił się. Nie wiedział, co ma teraz zrobić, ani jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Początkowo Tomasz starał się okazać troskę i wsparcie. Był przy Agnieszce, pomagał jej podczas rehabilitacji, zorganizował mieszkanie tak, by mogła się po nim poruszać na wózku. Ale wszystko to robił mechanicznie, jakby w głębi duszy buntował się przeciwko nowej roli, jaką przyszło mu pełnić. Agnieszka dostrzegała jego zmęczenie, coraz większą frustrację i niechęć. Z każdym dniem było to coraz bardziej widoczne. W ich rozmowach zaczęło brakować bliskości, która wcześniej była fundamentem ich relacji. Tomasz stał się bardziej milczący, zamknięty w sobie, a kiedy już się odzywał, jego słowa były oschłe i pozbawione ciepła. Pewnego dnia, podczas jednego z wieczorów, kiedy Agnieszka próbowała go zachęcić do wspólnego oglądania filmu, Tomasz wybuchł. Nie rozumiesz, że potrzebuję trochę przestrzeni? Nie mogę cały czas siedzieć w tym domu i udawać, że wszystko jest w porządku. Krzyknął, uderzając ręką w stół. Agnieszka patrzyła na niego z niedowierzaniem. Jego wybuch ją zranił, ale starała się zachować spokój. Tomasz, ja też tego nie chciałam. Myślisz, że mi łatwo? Ale możemy przez to przejść razem, jeśli tylko. Razem?
Co ty mówisz, Agnieszka? Przerwał jej. To nie jest życie, które chciałem prowadzić. Nie mogę dłużej udawać, że dam radę. Te słowa były jak cios prosto w serce. Agnieszka zrozumiała, że Tomasz zaczyna się od niej odsuwać, że ich małżeństwo stoi na krawędzi. Wiedziała, że każdy kolejny dzień będzie walką nie tylko z jej niepełnosprawnością, ale i z dystansem, który narastał między nimi. Z czasem Tomasz zaczął coraz więcej czasu spędzać poza domem. Wracał późno, a na pytania o to, gdzie był, odpowiadał wymijająco. Agnieszka czuła się opuszczona, jakby straciła nie tylko zdrowie, ale i męża, który kiedyś był jej najlepszym przyjacielem. Tomasz znalazł pocieszenie w towarzystwie Moniki, koleżanki z pracy, z którą pracował nad nowym projektem. Była młodsza, pełna energii, zarażała entuzjazmem. Dla Tomasza, który czuł się coraz bardziej przytłoczony obowiązkami wobec Agnieszki, Monika stała się odskocznią, której potrzebował. Ich spotkania początkowo miały charakter czysto zawodowy. Razem spędzali długie godziny nad projektem, dyskutując o strategiach marketingowych i nowych pomysłach na kampanię. Monika była ambitna, nie bała się wyzwań i często chwaliła Tomasza za jego doświadczenie oraz profesjonalizm. Była pod wrażeniem jego pewności siebie, a Tomasz z kolei czuł się przy niej doceniany. Z czasem zaczęli spotykać się poza pracą najpierw na niewinne kawy, potem na wieczorne drinki. Monika była zafascynowana Tomaszem. Widziała w nim kogoś, kto może zaoferować jej więcej niż tylko towarzystwo w pracy. Tomasz natomiast czuł, że w jej obecności odzyskuje to, czego mu brakowało w domu: młodzieńczy entuzjazm, radość życia i swobodę. Wiesz, Tomasz, podziwiam cię za to, jak radzisz sobie z tym wszystkim, powiedziała Monika podczas jednej z takich rozmów przy winie. Twoja sytuacja w domu musi być niesamowicie trudna. Naprawdę, nie wiem, czy ja bym to wytrzymała. Nie jest łatwo, odpowiedział Tomasz, patrząc na nią z wdzięcznością. Ale potrzebuję czasem oddechu. Czegoś, co pozwala mi zapomnieć, kim muszę być każdego dnia. Monika uśmiechnęła się, delikatnie dotykając jego dłoni. Zawsze możesz liczyć na moje towarzystwo. Jesteś wyjątkowym facetem i zasługujesz na szczęście, Tomasz. Te słowa utkwiły mu w głowie. Z czasem coraz częściej myślał o Manys, porównując jej żywiołowość z ciszą, jaka panowała w domu z Agnieszką. Pewnego wieczoru, kiedy Tomasz wrócił do domu późno w nocy, Agnieszka czekała na niego w salonie. Miała wiele czasu, by rozmyślać, i domyślała się, że coś jest nie tak. Jednak tym razem postanowiła go skonfrontować. Gdzie byłeś? Zapytała, starając się, by jej głos nie drżał. Tomasz zdjął płaszcz i odwrócił się do niej, próbując zachować spokój. Mówiłem ci, że miałem spotkanie służbowe. Spotkanie? Do 3 nad ranem? Agnieszka wpatrywała się w niego, czekając na odpowiedź. Tomasz poczuł, że traci kontrolę nad sytuacją. Zacisnął zęby, złość zaczęła w nim narastać. Co to ma za znaczenie? Przecież wiesz, że pracuję na wysokich obrotach. Zamiast mnie ciągle wypytywać, mogłabyś okazać trochę zrozumienia. Agnieszka nie dawała za wygraną. Z każdą chwilą czuła, jak ich więź coraz bardziej się rozpada. Nie chodzi o to, gdzie byłeś, Tomasz. Chodzi o to, co dzieje się z nami. Dlaczego jesteś taki zimny, dlaczego ciągle czuję, że oddalasz się ode mnie? Tomasz spojrzał na nią z wyrazem zniecierpliwienia. Bo to, co było między nami, już dawno się skończyło. Nie potrafię już tego udawać, Agnieszka. Ty wciąż żyjesz przeszłością, a ja potrzebuję czegoś innego. Agnieszka poczuła, jak grunt osuwa się jej spod nóg. Wiedziała, że Tomasz już podjął decyzję, że ich małżeństwo to tylko iluzja, za którą nie stoi już żadna realna więź. Tomasz wyszedł z pokoju, zostawiając ją samą. Agnieszka wiedziała, że tej nocy coś się złamało nie tylko w ich relacji, ale w niej samej. Zrozumiała, że Tomasz ją zdradza, nawet jeśli nigdy nie powie tego wprost. Spotkania Tomasza i Moniki stawały się coraz bardziej intensywne. Relacja, która początkowo miała charakter zawodowy, przerodziła się w coś więcej. Tomasz był zafascynowany Moniką, jej młodzieńczą energią, bezpośredniością i brakiem zahamowań. Dla niej Tomasz był kimś doświadczonym, kimś, kto zna życie i potrafi wprowadzić ją w świat, o którym wcześniej tylko marzyła. Naprawdę, Tomasz, jestem szczęśliwa, że cię poznałam, mówiła Monika,
przytulając się do niego po jednym z ich spotkań. Z tobą czuję się tak, jakby świat nagle nabrał nowych barw. Tomasz czuł się przy niej pożądany i doceniany. W domu z Agnieszką czuł jedynie ciężar obowiązków, wieczne poczucie winy i narastające wyrzuty sumienia. Monika była odskocznią, która pozwalała mu zapomnieć o rzeczywistości, w której codziennie musiał pełnić rolę opiekuna. W międzyczasie Agnieszka starała się odbudować resztki tego, co pozostało z ich małżeństwa. Próbowała nawiązywać rozmowy, proponowała wspólne spędzanie czasu, ale każda jej próba kończyła się fiaskiem. Tomasz reagował na jej starania z coraz większą irytacją. Pewnego dnia, kiedy Agnieszka zasugerowała, by pojechali razem na weekend do znajomych, Tomasz przerwał jej w połowie zdania. Przestań udawać, że wszystko jest jak dawniej. Nie mogę tego słuchać. To tylko pokazuje, jak bardzo jesteśmy od siebie daleko, wybuchu, zrywając się z krzesła. Agnieszka spojrzała na niego z żalem. Wiedziała, że traci go coraz bardziej, ale nie mogła zrozumieć, dlaczego tak szybko pozwala im się rozpaść. Tomasz coraz częściej myślał o tym, że jego życie z Agnieszką to już tylko obowiązek, który go przytłacza. Coraz trudniej było mu patrzeć na nią bez uczucia żalu i złości. Wiedział, że musi coś zmienić, że nie może dłużej udawać, że jest w stanie żyć w tej iluzji. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli przy stole w ciszy, Tomasz postanowił, że musi z nią szczerze porozmawiać. Miał wrażenie, że to ich ostatnia szansa, by choćby zrozumieć, co się między nimi wydarzyło. Agnieszka, myślę, że musimy coś zmienić. Tak dalej nie możemy żyć, powiedział, patrząc na nią bez emocji. Agnieszka drgnęła, czując, jak jej serce bije szybciej. Znała ten ton głosu Tomasza, wiedziała, że nie będzie to łatwa rozmowa. Co chcesz zmienić? Zapytała, choć znała odpowiedź. Tomasz wziął głęboki oddech. Nie było mu łatwo powiedzieć tego, co miał na myśli. To, co było między nami, już nie istnieje. Ty dobrze o tym wiesz. Nie mogę się poświęcać bez końca. Jestem mężczyzną, mam swoje potrzeby, muszę to zrobić dla siebie. Słowa te były jak nóż wbity prosto w serce Agnieszki. Patrzyła na niego z bólem, ale i z rezygnacją. Rozumiała, że Tomasz już dawno podjął tę decyzję, to, co mówił teraz, było tylko formalnością. Ich rozmowa przeciągnęła się w milczeniu. Agnieszka wiedziała, że nie ma już nic do dodania. Zrozumiała, że Tomasz nie zamierza walczyć o ich związek, że wybrał własną drogę, niezależnie od tego, jak bardzo ona cierpi. W głębi duszy jednak nie mogła przestać myśleć o tym, jak łatwo wszystko się rozpadło. Jak mężczyzna, który kiedyś był jej opoką, teraz stał się kimś zupełnie obcym. Kilka dni po tej bolesnej rozmowie Tomasz podjął decyzję, która zaważyła na dalszym biegu wydarzeń. Związek z Moniką stawał się coraz bardziej intensywny, a Tomasz czuł, że nie chce już dłużej ukrywać tej relacji. Mimo że wiedział, jak bardzo jego postępowanie zrani Agnieszkę, postanowił wprowadzić Monikę do swojego życia na stałe. Monika, choć świadoma sytuacji, była podekscytowana. W jej oczach Tomasz był dojrzałym mężczyzną, który przechodzi przez trudny okres w swoim życiu, a ona była gotowa mu pomóc odnaleźć szczęście na nowo. Choć czuła pewien dyskomfort z powodu obecności Agnieszki, starała się to ignorować. Tomasz zapewniał ją, że jego małżeństwo to już przeszłość, a Agnieszka musi zrozumieć, że czasem życie idzie dalej. Tomasz postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie szczerość, ale jego wersja szczerości miała być brutalna i egoistyczna. Zaprosił Monikę do swojego domu, chcąc w ten sposób oswoić Agnieszkę z nową sytuacją. To miał być jego sposób na pokazanie, że ich związek jest definitywnie skończony. Agnieszka spędzała ten dzień w swoim pokoju, czytając książkę, kiedy usłyszała kroki na korytarzu. Nie spodziewała się gości, a więc gdy drzwi do salonu się otworzyły, była zaskoczona, widząc Monikę u boku Tomasza. Monika wchodziła do pokoju pewnym krokiem, ubrana w elegancką sukienkę, z szerokim uśmiechem na twarzy, jakby to było najzwyczajniejsze w świecie spotkanie towarzyskie. Cześć, Agnieszka, powiedziała z lekką nutą sztuczności, wyciągając dłoń. Agnieszka zamarła na chwilę. Wiedziała o Manys, domyślała się, że Tomasz ma romans, ale zobaczenie tej kobiety w ich wspólnym domu było ciosem, którego nie spodziewała się tak nagle. Dzień dobry, odpowiedziała cicho, nie odwzajemniając gestu. W jej oczach pojawiło się niedowierzanie, ból i mieszanka emocji, które starała się opanować. Tomasz stanął obok Moniki z wyrazem triumfu na twarzy.
Czuł się silny, pewny siebie, jakby w końcu przejął kontrolę nad swoim życiem. W jego oczach nie było ani krzty empatii czy zrozumienia dla tego, co przeżywała Agnieszka. Wiesz, Agnieszko, jestem mężczyzną, muszę to zrobić, powiedział zimnym, bezdusznym głosem, uśmiechając się przy tym, jakby wygłaszał najbardziej naturalną rzecz na świecie. Agnieszka, choć całkowicie zdezorientowana i rozbita, znalazła w sobie siłę, by spojrzeć mu prosto w oczy. W jej spojrzeniu była nie tylko mieszanka bólu i rezygnacji, ale i coś jeszcze pogarda. Tomasz, zrób, co musisz. Ale pamiętaj, że człowiek nie ucieka przed swoim sumieniem. Nawet jeśli teraz jest uśpiony, kiedyś się obudzi, powiedziała, a jej głos drżał, ale w jej słowach było coś niepokojąco pewnego. Monika, choć pewna siebie, poczuła niepokój. Zaskoczył ją spokój Agnieszki. Spodziewała się łez, dramatów, a otrzymała chłodną ripostę, która zakłóciła jej komfort. Tomasz także poczuł wewnętrzny niepokój, choć nie dał tego po sobie poznać. Jego plan miał wywołać inne emocje, upokorzenie Agnieszki i jej ostateczne poddanie się, a tymczasem ta rozmowa przyniosła coś zupełnie innego. Może to nie był dobry pomysł, szepnęła Monika, nagle czując, że atmosfera jest zbyt napięta. Tomasz, chcąc zachować kontrolę nad sytuacją, szybko chwycił jej dłoń. Chodźmy, Monika. To nie miejsce, gdzie musimy się tłumaczyć, powiedział, po czym oboje opuścili mieszkanie w pośpiechu. Gdy tylko drzwi zamknęły się za Tomaszem i Moniką, Agnieszka poczuła, jak cała jej siła ulatnia się z ciała. Z trudem przełknęła ślinę, czując, jak jej wnętrze wypełnia zimna pustka. W jej umyśle kotłowały się myśli, czy to był sen? Czy naprawdę jej mąż właśnie przyprowadził swoją kochankę do domu? Pozostała w ciszy przez dłuższą chwilę, próbując poukładać myśli. Agnieszka była kobietą z silnym charakterem, ale paraliż i zdrada męża sprawiły, że jej świat rozpadł się na kawałki. Jednak nawet w tym wszystkim coś w niej przetrwało. Ta iskra, która sprawiła, że mimo upokorzenia, mimo niewybólu, znalazła w sobie siłę, by zachować resztki godności. W tym czasie Tomasz i Monika wyszli na ulicę, oboje w ciszy. Tomasz poczuł, że jego plan nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Czuł dziwne, narastające napięcie. Monika natomiast, choć na początku entuzjastycznie nastawiona do tej sytuacji, zaczęła zastanawiać się, czy naprawdę chce być częścią tego skomplikowanego trójkąta. Tomasz zaczęła niepewnie. Może nie powinniśmy tak tego robić. To było dziwne. Tomasz zatrzymał się, czując narastającą irytację. Dziwne? Myślałem, że chcesz być ze mną. Chciałem pokazać jej, że nasze życie jest teraz inne, że nie będę dalej udawał. Monika odsunęła się od niego na krok. Zobaczyła w jego oczach coś, czego wcześniej nie dostrzegła, desperację i egoizm. Zaczęła zdawać sobie sprawę, że to, co ją wcześniej przyciągało do Tomasza, jego pewność siebie i dojrzałość, w rzeczywistości było maską, kryjącą jego słabości i brak empatii. Tomasz. Ja muszę to przemyśleć, powiedziała niepewnie, unikając jego spojrzenia. Tomasz zamarł. Czuł, że coś zaczyna się rozpadać, że to, co miało być nowym początkiem, zaczyna tracić sens. Monika widziała to samo. Zaczynała dostrzegać, że może ta relacja nie jest tym, czego pragnęła. Ostatecznie oboje wsiedli do samochodu i odjechali w milczeniu. Ale ani Monika, ani Tomasz nie mogli pozbyć się uczucia, że wydarzyło się coś, czego nie przewidzieli. Niepewność zaczęła zżerać ich relacje od środka. Po tej niefortunnej próbie wprowadzenia Moniki do swojego życia, relacja Tomasza i Moniki zaczęła się stopniowo pogarszać. To, co miało być pełnym namiętności romansem, zaczęło tracić blask. Monika, choć na początku zafascynowana Tomaszem, zaczęła dostrzegać jego prawdziwą naturę, niepewność, potrzebę kontroli i skrajny egoizm. Coraz częściej zaczynała unikać spotkań. Wymówki, które wcześniej były okazjonalne, stawały się codziennością. Tomasz czuł, że traci grunt pod nogami, że coś, co miało być jego odrodzeniem, zamienia się w kolejną porażkę. Monika, co się z tobą dzieje? Zapytał pewnego wieczoru, kiedy w końcu udało mu się namówić ją na spotkanie. Czuję, że mnie unikasz. Monika spuściła wzrok, starając się znaleźć odpowiednie słowa. Wiedziała, że musi być szczera, choć miała obawy przed jego reakcją. Tomasz, po prostu, to wszystko stało się zbyt skomplikowane. Myślałam, że mogę być częścią twojego życia, ale widzę, jak bardzo jesteś w to wszystko zaplątany.
Nie wiem, czy to ma sens. Tomasz poczuł, jak narasta w nim frustracja. To, co miało być jego nowym początkiem, zaczynało mu się wymykać z rąk. Czy liceo? Nagle uznałaś, że nie chcesz ze mną być? Po tym wszystkim? W jego głosie pojawiła się nutka desperacji, której nie potrafił ukryć. Monika z trudem powstrzymała łzy. Widziała, że Tomasz próbuje ją zatrzymać, ale czuła, że ich relacja nie ma już przyszłości. Tomasz, ja po prostu nie potrafię dalej udawać, że to jest coś, czego pragnę. Przepraszam, odpowiedziała cicho, po czym wstała i wyszła, zostawiając go samego. Tomasz siedział w ciszy, czując, że stracił wszystko, nie tylko żonę, ale i kochankę, która miała być jego odskocznią. Tomasz wrócił do domu późno, zmęczony i zrozpaczony. Wszedł do pustego mieszkania, które przywitało go przytłaczającą ciszą. Wspomnienia wspólnych chwil z Agnieszką, zarówno tych dobrych, jak i złych, zaczęły napływać do jego głowy. Uświadomił sobie, że to, co kiedyś było fundamentem jego życia, teraz legło w gruzach. Tomasz zaczął rozważać, czy nie próbować odbudować relacji z Agnieszką. Myśl o powrocie do dawnego życia, mimo że na początku wydawała mu się nie do zniesienia, teraz nabrała nowego znaczenia. Wiedział jednak, że sam zniszczył mosty, które prowadziły do jej serca. Może spróbuje naprawić to, co jeszcze się da, powiedział do siebie, wpatrując się w sufit, jakby szukał odpowiedzi na swoje pytania. Następnego dnia, gdy Agnieszka siedziała w kuchni, Tomasz zdecydował się porozmawiać z nią szczerze. Usiedli naprzeciw siebie, a przez chwilę oboje milczeli, jakby każde z nich szukało odpowiednich słów. Agnieszka, wiem, że to wszystko, co się stało, było moją winą. Chciałem cię przeprosić za to, jak cię traktowałem, zaczął, choć jego głos drżał. Agnieszka spojrzała na niego bez wyrazu. Nie wiedziała, czego się spodziewać. Wiedziała jednak, że nie jest już tą samą kobietą, którą była przed wypadkiem. Tomasz, to już nie ma znaczenia, odpowiedziała spokojnie. Każdy z nas musi znaleźć swoją drogę. Ty wybrałeś swoją, ja muszę odnaleźć swoją. Jej słowa były jak zimny prysznic. Tomasz zrozumiał, że nie ma już dla nich wspólnej przyszłości, że jego próba odbudowy jest skazana na niepowodzenie. Samotność zaczęła zżerać Tomasza od środka. Każdy dzień był dla niego kolejną męczarnią, a nocami budził się, dręczony wyrzutami sumienia. Zrozumiał, że przez swoje egoistyczne decyzje stracił to, co naprawdę się liczyło. Agnieszka, mimo swojej niepełnosprawności, znalazła siłę, by żyć dalej, podczas gdy on tkwił w martwym punkcie, nie potrafiąc znaleźć sensu swojego istnienia. Spotkania z Moniką przestały mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie. Uświadomił sobie, że relacja z nią była jedynie ucieczką, próbą wypełnienia pustki, której nie potrafił zaakceptować. Każde kolejne spotkanie z nią było coraz bardziej naciągane, a ich rozmowy coraz bardziej sztuczne. Pewnego dnia, gdy siedział sam w pustym mieszkaniu, Tomasz w końcu zrozumiał, jak bardzo skrzywdził Agnieszkę. Dotarło do niego, że jego decyzje były wynikiem egoizmu i tchórzostwa. Próbował usprawiedliwiać swoje postępowanie, ale teraz wiedział, że wszystkie jego działania były tylko maską, pod którą krył się strach przed odpowiedzialnością. Postanowił odwiedzić Agnieszkę, choć wiedział, że nie ma już czego naprawiać. Chciał jednak stanąć przed nią jako człowiek, który zrozumiał swoje błędy. Kiedy Tomasz zapukał do drzwi, Agnieszka była zaskoczona jego wizytą. Wpuściła go do środka, ale ich spotkanie było inne niż wszystkie poprzednie. Tym razem w powietrzu unosiła się dziwna mieszanka napięcia i rezygnacji. Czego chcesz, Tomasz? Zapytała bez emocji, kiedy usiedli w salonie. Tomasz długo milczał, szukając odpowiednich słów. W końcu spojrzał jej prosto w oczy. Przepraszam, wiem, że to już nic nie zmieni, ale musiałem ci to powiedzieć. Zrozumiałem, jak bardzo cię skrzywdziłem. Jak bardzo byłem ślepy, próbując znaleźć szczęście kosztem ciebie. Agnieszka uśmiechnęła się ironicznie. Nie była już tą samą kobietą, którą Tomasz porzucił. Przeszła przez piekło, ale z niego wyszła silniejsza. Tomasz, teraz to już nie ma znaczenia. Każde z nas znalazło swoją drogę, choć nie tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Nie oczekuję od ciebie niczego. Po prostu żyj tak, byś więcej nikogo nie skrzywdził, powiedziała, a jej głos był spokojny i stanowczy. Tomasz czuł, że to ich ostatnie spotkanie. Wstał, pożegnał się cicho i opuścił mieszkanie, wiedząc, że nie ma już do czego wracać.
Agnieszka z czasem nauczyła się żyć z bólem. Odkryła nowe pasje, nawiązała nowe znajomości i znalazła w sobie siłę, by iść naprzód. Była wolna od przeszłości, gotowa zacząć nowy rozdział swojego życia. Tomasz pozostał sam, zmagając się z własnymi demonami. Jego dążenie do szczęścia okazało się iluzoryczne. Pozostawiony samemu sobie, zrozumiał, że to, co naprawdę miało znaczenie, stracił w pogoni za czymś, co nigdy nie mogło dać mu prawdziwego spełnienia.